Jeżeli chodzi o przygotowywania do wyborów samorządowych, które będą za 2 lata, te przygotowania się już powoli rozpoczynają. Odbywają się spotkania z ludźmi. Członkowie SLD mają za zadanie włączyć się w realizację różnego rodzaju projektów, zarówno w ramach budżetu partycypacyjnego, jak i do programów rewitalizacyjnych. W ten sposób mają kreować liderów w poszczególnych okręgach wyborczych. Być z tymi i tą ludźmi. Nową lewicową jakość? Nowa lewicowa jakość. No, lewicowa jakość zawsze jest ta sama. Chodzi tylko, tak na dobrą sprawę, chodzi tylko przede wszystkim o to, żeby się uderzyć w pierś i przestać uprawiać politykę salonową w oderwaniu od społeczeństwa, tylko z tym społeczeństwem rozmawiać. Ja dzisiaj miałem przyjemność uczestniczyć w festynie organizowanym m.in. przez Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórza dla Dzieci. Także tam się odnajdujecie jako członkowie Wałbrzyskiej Lewicy, tak? Na festynach, wśród ludzi? Nie, wśród ludzi, ale tu chodzi o to, żeby się z tymi ludźmi spotykać i rozmawiać. Moje zadanie tam na dobrą sprawę się sprowadzało do przede wszystkim udzielania porad prawnych darmowych, bo tam też wspólnie z tym stowarzyszeniem w ramach RWS-u będą takie porady udzielane. Niemniej jednak właśnie z rozmów ze zwykłymi ludźmi na dobrą sprawę człowiek poznaje potrzeby społeczeństwa i ich problemy. A pana potrzeby się różnią od potrzeb społeczeństwa? Ja chcę po prostu tylko spokojnie żyć. Nie chcę mieć problemów od pierwszego do pierwszego. Tak? Nie chcę o tym myśleć, jak przeżyć od Ale pierwszego. Pan jest człowiekiem wykształconym, jestem prawnikiem. Ma pan problemy z przeżyciem do pierwszego? Nie, znaczy ja z tym problemów nie mam, tak? Ale różnie w życiu się układało, prawda? To na swoją pozycję zawodową, na to, w jakim miejscu się znajduję, ja pracowałem wiele lat. 10 lat studiów, później przebijanie, znaczy 5 lat studiów, 3 lata aplikacji, później przebijanie, rozpychanie się łokciami na rynku. Także ja, powiedzmy, dzisiaj nie mam problemów z przeżyciem od pierwszego do pierwszego. Niemniej jednak zna pan ludzi, którzy mają. Nie było nigdy w życiu tak różowo. Dobrze, co chcielibyście zaproponować społeczeństwu? Niby 2 lata to dużo, ale z drugiej strony no nie możecie zacząć dopiero na przykład na kilka miesięcy przed tymi wyborami. Musicie zacząć wcześniej. Przede wszystkim rozsądek i odpowiedzialność. To jest najważniejsze, bo dzisiejsza polityka jest kompletnie nieodpowiedzialna. Ale tak o której partii? O partii rządzącej, czy może po... No obydwu. Między partią rządzącą, a poprzednią partią rządzącą nie ma żadnej różnicy, wywodzą się z tego samego środowiska. To jest tylko, powiedzmy, zmiana szyldu. Może troszkę w filozofii się różnią, ale korzeń mają ten sam. Przewodniczący Gawkowski mówił mi także o tym, że trzeba lewicę odmłodzić. Czy są wśród was ludzie młodzi? No pan nie należy do tego starszego pokolenia, jest pan stosunkowo młodym człowiekiem, ale czy macie młodych, którzy się do was garną? Znaczy z tym jest problem, no należy być uczciwym. Ja tutaj widzę po twarzach, że rzeczywiście no nie ma młodych ludzi, nie przychodzą. Znaczy, może nie ma, ale kilka młodych osób by się znalazło w szeregach SLD. No ale też nie ukrywajmy, prawda, SLD na dzień dzisiejszy, będąc partią poza parlamentem, w Wałbrzychu, nawet poza samorządem, nie jest w stanie niczego zaoferować nikomu, działaczom. Czy chce pan powiedzieć, że przychodzą ludzie do partii tylko wtedy, kiedy ona jest w stanie im się jakoś odwdzięczyć, czy jakąś daninę? Ja nie mówię w ten sposób, tylko proszę popatrzeć, bo jak to wygląda w przypadku Platformy Obywatelskiej i jak to wygląda w przypadku PiS-u. Są przy władzy, to ich struktury puchną. Nie no, struktury PiS-u nie puchną w Wałbrzychu akurat. Akurat w Wałbrzychu mają słabe struktury. No ale też jest bardzo trudno zapisać się do Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu na przykład, czy w Świdnicy. Nie będę roztrząsał problemów. Proszę roztrząsnąć, bo ja wiem. Ale nie, ja nie będę wnikał we wewnętrzne sprawy Prawa i Sprawiedliwości. No, ale Platforma, tak? Bo mówił pan o Prawie i Sprawiedliwości, ale także o Platformie Obywatelskiej. Czyli co, myśli pan, że puchła, tak? Struktury Platformy puchły, kiedy była partią rządzącą? Naturalnie. Ma pan jakieś na to dowody? Może nazwiska? Nie będę. Czyli wszyscy się garnęli, tak? I garną się zawsze do tej partii, która może coś zaoferować. Wy dzisiaj nic nie możecie zaoferować, oprócz oczywiście idei, które propagujecie. Własnej pracy. I dlatego macie kłopot z pozyskiwaniem tych młodych ludzi, tak? Oni się pojawią. Ale będzie ostra selekcja.
No tak, dobrze. A z czym chcecie do tych młodych ludzi wyjść? Co im chcecie zaproponować? Jakie pomysły? Na dzień dzisiejszy trwa dyskusja wewnątrzpartyjna. W zasadzie można powiedzieć, że nową jakością jest to, że w ogóle centrala zaczęła się konsultować ze strukturami lokalnymi w sprawach programowych. Także myślę, że po tych rozmowach wykluje się interesująca oferta również dla młodszego pokolenia. A widzi Pan jakąś zmianę w programie, funkcjonowaniu organizacji po wygranych wyborach przez Pana Włodzimierza Czarzastego? Znaczy, Pan Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Czarzasty, na chwilę obecną przede wszystkim się skupia na zebraniu tego wszystkiego, mówiąc brzydko, do kupy. Pracami programowymi zajmuje się Jerzy Wenderlich. Na razie, powiedzmy, to wszystko jest w toku, także... Przyjedzie tutaj do Wałbrzycha? Włodzimierz Czarzasty? Przyjedzie. Wraz z sekretarzem panem Kaluskiem. No dobrze, a dzisiaj to spotkanie raczej ma charakter towarzyski? Czy będziecie też omawiać swoje sprawy? Nie, to jest coroczne towarzyskie spotkanie. Dobra. Jedno z kilku corocznych, tak? Bo również przed Nowym Rokiem też się, czy tuż po Nowym Roku na pewno się spotkamy. To już jest 16 spotkanie w całym województwie dolnośląskim organizacji SLD. Na 27 powiatów mamy 25 deklaracje tego typu spotkań, czyli no pokazujemy po pierwsze, że SLD, mimo że nie ma w parlamencie, to żyje i chce uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym województwa, czy w tym przypadku powiatu wałbrzyskiego. No i to się udaje, no na każdym spotkaniu jest po kilkadziesiąt osób. Nie wiem, która jeszcze partia może zebrać poza rządzącą, gdzie jest oczywiste tylu swoich członków i sympatyków, ale to pokazuje, że lewica żyje. No i chcemy rozmawiać oczywiście o sprawach, które dotyczą ludzi, żeby się wpisać w ten pejzaż życia publicznego, to jednak jakieś propozycje powinniśmy składać. Między innymi dzisiaj będziemy też i o tym rozmawiać. Ja pytałam przed chwilą pana przewodniczącego struktur powiatowych o to, z czym lewica chce wystąpić, żeby przyciągnąć do was młodych ludzi. Mówił, że jest szereg pomysłów, ale nie chciał się skupić na szczegółach. No to jest problem nie tylko SLD, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Jeszcze raz powiem, że poza partią władzy, która ma jakiś przyrost młodych ludzi, bo ma co zaoferować, stanowiska, miejsca pracy i to funkcjonuje, tak inne partie mają z tym kłopot. Nawet jak rozmawiałem z SPD z Berlina, oni mówią, że nigdy nie mieli kłopotu z młodymi ludźmi, a teraz jest odpływ młodych ludzi. Czyli młodzi ludzie z dystansem zaczęli patrzeć na politykę. Natomiast naszym zadaniem jest wykreowanie, nie muszą być tłumy, ale takiego pokolenia młodych ludzi, którzy zechcą właśnie w imieniu lewicy ten głos zabierać, o coś walczyć. No i tutaj głównie chcemy przewartościować. Lewica ostatnio za dużo mówiła o związkach partnerskich, o tego typu sytuacjach, a za mało co chce dla ludzi zrobić, żeby im się lepiej żyło, żeby godnie ludzie żyli. No i w tej chwili będziemy formułować raczej te socjalne propozycje programowe niż bicie o sprawy wolnościowe, chociaż one też są ważne, ale widać wyraźnie, że ludziom w Europie chodzi i w Polsce o to, żeby lepiej żyć. No i tu między innymi... Ale mówicie tak jak partia rządząca obecna. I tak, no mamy mniejsze możliwości, ale na przykład właśnie wspomniałem o SPD z Berlina. Razem jako landy berlińskie, znaczy Berlin i Brandenburgia, jak i województwo zachodnie Polski, chcemy wystąpić do Unii Europejskiej o stworzenie nowego funduszu na budowanie mieszkań komunalnych. W Polsce praktycznie mieszkania komunalne się nie buduje, to są wyjątki, a gdyby były środki unijne na to, a Niemcy bardzo chcą nam w tym pomóc, no to już by było konkret, tak? Wtedy gminy miałyby 50-60% dofinansowania i mogłyby przez drugie finansowanie dodać i zbudować te mieszkania komunalne, które są potrzebne młodym ludziom, którzy mogą pracować w jakiejś miejscowości, a do tej pory nie mogli, bo na przykład dojeżdżają. I drugie to jest na środki na kolej aglomeracyjną, czyli przy dużych miastach, żeby właśnie skomunikować, bo też chodzi o szkołę, pracę i tak dalej. I w tych dwóch programach chcemy razem z SPD walczyć w Parlamencie Europejskim
o takie dodatkowe środki. Sami nie mielibyśmy szans, ale z Niemcami mamy szansę. I to byłby konkret właśnie, że lewica niemiecka i polska próbuje rozwiązać jakieś problemy socjalne i jestem przekonany, że w perspektywie nie wiem, 2 czy 3 lat, bo to nie da rady tak od razu, ale da się nam to wywalczyć. Panie Marku, a jak parafrazując słynne słowa, jak odnowić oblicze lewicy? No to jest trudne. Dzisiaj na lewicy są notowane tylko 2 partie. SLD, które ma średnio około 5%, czyli niewiele, i partia Razem, która średnio ma około 3%, czyli też niewiele. No i to odbudowanie tego wizerunku nie jest proste, ale wydaje mi się, że przewartościowanie właśnie tych kwestii na sprawy socjalne, przewartościowanie propozycji, jak inaczej urządzić Polskę, bo zdaje się, że za dużo jest podziałów w Polsce, polskiego społeczeństwa, prędzej czy później przebiją się do świadomości ludzi, że ta lewica w Polsce jest potrzebna, że ma swoje tradycje, że ma o co walczyć. Tylko właśnie te przewartościowania muszą nastąpić i dużo cierpliwości, bo niektórzy chcieliby, żeby od razu lewica powróciła nie wiadomo do jakiego poparcia. Długo żeśmy pracowali w cudzysłowie na to, żeśmy tracili poparcie, więc teraz szybko się tego odbudować nie ma. No ale jest energia, będziemy próbować. Czarzasty ma tę energię? Wystarczy, że ja mam, tak? Patrzymy na Dolny Śląsk. Nie, oczywiście, na przykład moim zadaniem jest przez 2 lata przygotować struktury wojewódzkie do wyborów samorządowych i przygotować ekipę 30-40-latków, którzy by przejęli rządzenie na lewicy. I wydaje mi się, że to uda mi się osiągnąć. Oczywiście też przewartościowanie programowe. Natomiast te spotkania pokazują, że SLD jest, więc Włodzimierz Czarzasty spełnia swoją rolę. Ciężko nam się przebić do mediów publicznych, bo nie jesteśmy w parlamencie, to zupełnie inaczej wygląda, ale rozbudujemy... Stawiajcie na lokalne. Proszę? To stawiajcie na media lokalne. Tak, tak. Właśnie w programie mamy 2 elementy. To jest media społecznościowe i media lokalne. W tej chwili na Dolnym Śląsku mamy zbilansowane wszystkie media lokalne i chcemy rozpocząć bardziej ścisłą współpracę, jeżeli będzie wola po drugiej stronie, a mam nadzieję, że taka będzie. Więc to jest jakby odpowiedź. Media służą społeczeństwu poprzez informowanie go o wszystkich działaniach, które mają miejsce także na scenie politycznej. To żadna łaska. No, wydaje mi się, że jak będziemy mieć coś do powiedzenia, no to będzie ich zainteresowanie. No i dlatego mówiłem o tym przewartościowaniu programu, żeby mieć coś do powiedzenia i bić się w konkretnych sprawach o ludzkie sprawy, tak? Zawsze jest co poprawić, zawsze jest walka o lepszą jakość życia wielu środowisk. Pole do działania jest ogromne, więc jeżeli lewica nie podda się, to jestem przekonany, że ten bój wygra i za 3 lata będziemy w parlamencie i będziemy walczyć o to, żeby Polska prawidłowo się rozwijała, ale przede wszystkim też polskie społeczeństwo, żeby korzystało z tego rozwoju, bo przez lata demokracji było tak, że państwo się rozwijało jako tako, ale się rozwijało, natomiast w społeczeństwie była biga po prostu, a to nie jest dobre zjawisko. Ale jak tak na pana patrzę, panie Marku, to o poddawaniu się chyba nie ma mowy. Nie ma mowy. Ja powiedziałem swoim kolegom, jak decydowałem się na kandydowanie na szefa po raz drugi, że byłem szefem Dolnego Śląska w najlepszych latach i była to najlepsza organizacja w Polsce. A teraz mamy totalny kryzys i chcę pokazać, że jest miejsce dla SLD. Oczywiście z tą myślą, żeby przekazać za 2 lata to przewodnictwo, ale żeby wykonać prawidłową robotę. I jak żeśmy się za to wzięli, to ludzie zaczynają coraz bardziej wierzyć, że to się uda. Porozmawiam właśnie, te rozmowy bezpośrednie więcej dają niż wszystko inne, tak? Bo komunikacja, informacja przez media społecznościowe jest ważna, ale kontakt, partie tworzą się z ludzi, no i trzeba z nimi rozmawiać. Mam w sobie dużo energii, pewno damy radę.